Turystyka staje się coraz ważniejszym elementem gospodarki. Tak jest w całej Europie. Zdając sobie z tego sprawę, w latach 2004-2006 sfinansowaliśmy z pieniędzy unijnych szereg projektów, które podnoszą znacznie atrakcyjność województwa mazowieckiego. Te środki są w taki sposób kierowane, aby łączyły w sobie dwa elementy. Ożywienie gospodarcze, ożywienie turystyczne i kontakt z naturą i z kulturą. Środkom unijnym wybudowaliśmy, przebudowaliśmy ulicę Tumską, na której się znajdujemy. Był to drugi i trzeci odcinek tej ulicy. Przebudowa ulicy Tumskiej polegała na kompleksowej zmianie infrastruktury podziemnej, łącznie z kanalizacją sanitarną, wodociągiem, rurociągami ciepłowniczymi, z rozprowadzeniem tych mediów do wszystkich sąsiednich kamienic i następnie przebudowa całej nawierzchni łącznie z małą architekturą, z zielenią i z fontannami. Mamy kilka zamierzeń inwestycyjnych, które będą mamy nadzieję, że będą dofinansowane ze środków unijnych, od dużych zadań ważnych dla miasta, takich jak rozwiązania komunikacyjne, do mniejszych, ale istotnych dla funkcjonowania i rozwoju chociażby turystyki. W Płocku z pieniędzy unijnych, z funduszy strukturalnych zrealizowano już dwa fantastyczne projekty. Przebudowa, modernizacja ulicy Tumskiej i przede wszystkim odbudowa, rewitalizacja opactwa pobenedyktyńskiego. Płock odzyskał swoją świetność, taką jaką miał przed kilkuset laty. Zarówno w okresie międzywojennym, jak i po wojnie Płock nie wyglądał ani razu tak pięknie jak dzisiaj. Jest na Mazowszu wiele jeszcze takich miast jak Płock, gdzie są przepiękne zabytki, gdzie warto nimi się zająć, mogą stać się perełkami naszego regionu i warto tym płockim tropem iść. Jesteśmy w jednej z najstarszych diecezji w Polsce, w Płocku. Diecezja powstała w roku 1075. Katedra, opodal której stoję, została zbudowana w 1144, po pożarze odbudowana w stylu renesansowym w wieku XVI i gruntownie wyremontowana przez architekta Stefana Schillera na początku XX wieku. W tym też czasie, w 1903 roku, powstało Muzeum Diecezjalne. Było to pierwsze muzeum w zaborze rosyjskim i budynek, który powstał z inicjatywy ówczesnego księdza arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Budynek, który za mną widzimy, właśnie na początku wieku zbudowany został na cele przechowywania dóbr kultury. To Muzeum Diecezjalne po różnych perypetiach losu stało się jednak za małe. Na początku XXI wieku po prostu pękało w szwach. Większość rzeczy przechowywane było w magazynie. Dlatego gdy w roku 2005 zarysowała się możliwość przejścia z częścią zbiorów do budynku opactwa pobenedyktyńskiego, znanego w Płocku jako Zamek Książąt Mazowieckich,
Taką możliwość wykorzystaliśmy i z pomocą środków unijnych wyremontowany został gmach opactwa pobenedyktyńskiego, a także zbudowana została, właściwie restaurowana oficyna domu pod trąbami, tuż nieopodal. W tej chwili możemy już podziwiać pierwsze sale, skarbiec, a także początki ekspozycji, która zarysowuje się w nowym opactwie, do którego zapraszam. Dzięki funduszom europejskim po dokonaniu remontów możliwe stało się doposażenie, zamówienie mebli oraz przygotowanie ekspozycji, właśnie tej, którą oglądamy. Jesteśmy w tej chwili w najcenniejszej części skarbca i widzimy złoty kielich, który fundował kardynał Karol Ferdynand Waza, nominowany na biskupstwo płockie, biskup wrocławski. Niewątpliwie najcenniejszym zabytkiem w diecezji płockiej jest herma świętego Zygmunta. To szacowne popiersie fundował na relikwie króla burgundzkiego z VI wieku król Kazimierz Wielki. Hermę zdobi o wiek starsza korona piastowska, diadem piastowski z XIII wieku. Aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie to także przedmiot wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Dofinansowane będą projekty, które będą służyły zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu, a także wszelkie projekty przyczyniające się do rozwoju turystyki i rekreacji w naszym regionie. Wniosek o dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym w działaniu 6.2 Turystyka mogą składać nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury czy kościoły i związki wyznaniowe, ale także przedsiębiorcy. O czym przedsiębiorca powinien pamiętać, aby z wnioskodawcy stać się beneficjentem? Po pierwsze, musi prowadzić działalność w sektorze turystyki i już w momencie składania wniosku musi być przedsiębiorcą działającym, prowadzącym działalność turystyczną. Po drugie, trzeba pamiętać, że wśród typów projektów, które przedsiębiorca może przygotować w działaniu 6.2 Turystyka, najczęściej będziemy mieli do czynienia z sytuacją wystąpienia pomocy publicznej. To jest bardzo ważne, bo musimy pamiętać o tym, że aby otrzymać dofinansowanie, muszą to być inwestycje nowe, czyli inwestycje, które w momencie składania wniosku nie są jeszcze rozpoczęte. Wyjątkiem od tej sytuacji będzie tylko taka sytuacja, w której składamy wniosek w oparciu o pomoc de minimis. Wtedy o dofinansowanie możemy się ubiegać nawet w momencie, kiedy nasza inwestycja została rozpoczęta po 1 stycznia 2007 roku.